Adrian miał 11 lat, kiedy odkrył, że podoba się dziewczynom. Zaledwie rok później wiedział już, że nie ma skuteczniejszej metody podrywu niż solidny chwyt za pośladki. Nie boisz się, że taki podryw to może zakończyć się siarczystym policzkiem? Nie boję się. Dziewczynom podobam się. One lubią to, ja się złapię za tyłek. Nie boję się. Dziewczynom podobam się. I każda by chciała ze mną być. Kiedy miałem 11 lat, to zacząłem takie coś. Zobaczyłem taką pierwszą ładną dziewczynę. Wyszyć na piersi, że ma fajny tyłek. No i podeszłem do niej, ona się ucieszyła. Wziąłem od niej numer telefonu. Zaczęliśmy pisać SMS-y. Potem się spotkali na polanie. Posmerałem ją po brzuszku, złapałem ją za nogę. Potem jechałem coraz wyżej. Nie boję się. Dziewczynom podobam się. One lubią to, ja się złapię za tyłek. Nie boję się. Dziewczynom podobam się. I każda by chciała ze mną być. Takie paszczury ktoś mnie dotyka. Ja wybieram tylko takie, wie pani, ładne. Takie paszczury ktoś mnie dotyka. Ja wybieram tylko takie, wie pani, ładne. O nieznajoma, ja za tyłek łapię cię. Kiedy tankujesz lub obierasz ziemniaki. O nieznajoma, ja uwielbiam łapać cię. Gdy biegniesz po schodach lub korzystasz z windy. Czy twoja dziewczyna, ona wie, że łapiesz za pupę inne dziewczyny? Czy twoja dziewczyna, ona wie, że łapiesz za pupę inne dziewczyny? Nie. To się zdziwi. Nie boję się. Dziewczynom podobam się. One lubią to, ja się złapię za tyłek. Nie boję się. Dziewczynom podobam się. I każda by chciała ze mną być. Nie boję się. Nie boję się. Dziewczynom podobam się. One lubią to, ja się złapię za tyłek. Nie boję się. Dziewczynom podobam się.